Wybierz PafiPorta, klucz do bezpiecznego i stylowego życia. www.pafiportadrzwi.pl. Damian Piwowarczyk po konferencji w Złotych Tarasach w Warszawie przed galą XTB KSW Epic. Damian, słuchaj, każdy mówi, że Misiek tylko nie powiedział, że jesteś czarnym koniem, ale wielu zawodników mówi, że jesteś czarnym koniem tego turnieju i sam tak twierdzę, że naprawdę możesz sięgnąć po to trofeum i zostać mistrzem wagi półciężkiej. Jak się czujesz przed tym dużym wyzwaniem dla Ciebie? Nie no, super w ogóle słyszeć takie słowa, wiesz, ja też w to wierzę, muszę w to wierzyć, nie słucham gdzieś tam jakichś, wiesz, opinii, powiedzmy, nieprzychylnych dla mnie, bo teraz nie chcę sobie zaprzątać tym głowy, bardziej się skupiam na całym tym turnieju, nawet nie myślę, szczerze powiedziawszy, o pasie, bo pas to już będzie taka wypadkowa nagroda, jak go dostanę, to już będę, powiedzmy, na bieżąco przyswajał te myśli, ale teraz głównie myślę o Brazylijczyku przede wszystkim, o tej pierwszej ścianie do pokonania i o ewentualnie drugiej, jeszcze trudniejszej ścianie, czyli o zwycięzcy walki Wójcik-Haratyk. No, bardzo ciężkie wyzwanie przede mną, o wiele bardziej doświadczeni zawodnicy, twardzi, którzy już udowodnili wielokrotnie gdzieś tam w swojej karierze sportowej, jak bardzo są wartościowymi ludźmi, tak? Więc no, super sprawa. Wiadomo, że nigdy nikomu nie życzy się źle, ale jest też taka możliwość, że jeśli byś pokonał Klebera Sylwę, a w pierwszej walce oboje zawodników nie będzie mogło wyjść do tego finału, no to zmierzysz się ze zwycięzcą walki Ersana Gnidko, gdzie Gnidko jest dużym faworytem, no i mogłoby wtedy dojść do tego upragnionego twojego rewanżu. Tak. Też jakby rozkminiałem tą opcję. W zasadzie fajnie, nie? Miałbym okazję, powiedzmy, i się zemścić i zdobyć jeszcze pas, ale nie jest to pozytywne pod takim względem, że dużo zamieszania to wprowadzi, bo to będzie nagła taka decyzja, tak? To jest rezerwowy chłopak, nagle ktoś wpada. Też mam nawet gdzieś tam czarny scenariusz w głowie, że ja mogę się uszkodzić w półfinale i kwestia, jak to wszystko wyjdzie, czy wiesz, będzie to małe uszkodzenie na tyle, żeby jeszcze do tej drugiej walki gdzieś tam dociągnąć, chociaż czas między tymi walkami jest dość duży, bo to jest przerwa bodajże 4–5 walk z 1,5 godziny, to jeżeli coś mi się stanie, to na pewno już obrzęk zdąży wyjść. Także na wszystkie okoliczności jesteś przygotowany. Jak ogólnie proces zbijania wagi? Jesteś gotowy już na piątek, czy jednak troszeczkę tych kilogramów jeszcze zostało do zredukowania? Nie, ja dużo tnę, powiem Ci teraz. Tak jak i Michał Kokos, tak samo. No, są sporo, on chyba nawet jeszcze więcej, szczerze, ale dużo mi jeszcze zostało, ale w granicach normy. Ostatnio to było gdzieś tam z kilogram, 2 kilo więcej, a też poszło pomyślnie i zrobiliśmy wagę mistrzowską, bo przed ostatnim wejściem do sauny brakło mi tam 200 czy 300 gram, znowu posiedziałem i potem wyszło, że ważyłem 93 równo. Także mamy to, powiedzmy, tak, mamy to opatentowane, no ale myślę, że z 7 kilo jeszcze mam do cięcia. Ogólnie te przygotowania przebiegły bez żadnych jakichś takich urazów czy drobnych kontuzji, wszystko wyszło tak, jak planowałeś, że jest ok, naprawdę wchodzisz pełny, zwarty i gotowy, zdrowy. To znaczy, były to jedne z najbardziej owocnych moich przygotowań, 2 obozy. Dużo wiedzy, nie tylko zdobytej w smoku, motorycznie też się cały czas rozwijam, jestem coraz silniejszy, coraz szybszy. Widzę, że no, chyba mogę powiedzieć, że to jest moja forma życia, aczkolwiek te przygotowania ze względu na dużą ilość treningów i te obciążenia, no zdarzały się tam jakieś drobniejsze kontuzje, na całe szczęście wszystko się udało w miarę wyleczyć na czas, więc no, teraz głównym moim przeciwnikiem jest waga, a potem już myślę tylko o turnieju. Pytałem wcześniej Rafała Charatyka, zapytam tak samo i Ciebie. Jak różnią się przygotowania, kiedy masz wystartować na gali, gdzie toczysz jeden pojedynek, a kiedy wiesz, że możesz tych pojedynków stoczyć 2? No bo wiadomo, te przygotowania jakoś się musiały różnić. Chciałbym poznać te różnice. Wiesz co, no przede wszystkim chyba w strategii, w taktyce, to bardziej takie rozkminki z trenerem, z Michałem, z dietetykiem, czyli też z Michałem, tak? To stwierdziliśmy, ja sam stwierdziłem, że bardzo ważny będzie ten okres pomiędzy walkami, żeby się odpowiednio, powiedzmy, wyciszyć, zregenerować, znowu nastawić, znowu rozgrzać. Też ważna będzie ta pierwsza rozgrzewka, żeby od razu wejść jakby mocno w tą walkę, nie zamulać, nie zaspać, bo pierwsza runda jest najbardziej punktowana. No, w smoku my mamy taki swój system, że najpierw robimy 3 rundy w dużym sprzęcie, a potem robimy 3 rundy w małym sprzęcie i jest tam ta runda przerwy, więc zazwyczaj mamy te 6 rund. Ja sobie to teraz troszeczkę rozgraniczyłem, że robiłem na przykład 2 rundy na maksa. Czekałem sobie z 15–20 minut, żeby ostygnąć i znowu wchodziłem mocno na 3 rundy, żeby gdzieś tam było to odzwierciedlenie tego turnieju, żeby zobaczyć, wiesz, jak się też czuję, czy znowu jestem jakby tak samo skupiony, tak samo efektowny w walce, efektywny. To generalnie tym. Czyli ogólnie kondycyjnie nie obawiasz się, że może coś zagrać nie tak? Wiesz co, ja nie miałem nigdy jakiegoś mega problemów z kondycją, też uważam, że mam dobrą, nawet lepszą kondycję niż standardowy zawodnik wagi półciężkiej, bo ja nie jestem jakiś mega nabity, ja po prostu przez swój wzrost posiadam taką wagę, a zawsze gdzieś tam uważałem się za zawodnika w tej wadze, może nie jakiegoś super dominującego siłą, ale bardziej tą szybkością, kreatywnością i właśnie tą wytrzymałością. Ogólnie mamy walkę wieczoru, która napędza praktycznie wszystkich fanów tutaj. Jak ty to ocenisz? No jesteś zawodnikiem, ma wiadomo sercem za Mamedem, ale jakbyś tak miał po prostu bezstronnie przewidzieć, kto w tym pojedynku może wygrać i kto i co za tym przemawia. Wiesz co, no tak jak mówisz, jestem za Mamedem, no bo po prostu wywodzę się z MMA, lubię też bardzo jego styl, odpowiada mi taki styl walczenia, bo jest widowiskowy, aczkolwiek on wchodzi do dyscypliny Adamka, gdzie jakby on całe życie trenował boks, tak, zna ten dystans, wie jak rozkładać siły, więc jakby logika podpowiada mi, że Adamek powinien wygrać, a serducho bardziej za Mamedem. A jakbyś miał postawić na kupon? Jakbym miał postawić na kupon, ja lubię wariata stawiać kupon, więc możliwe, żebym postawił na Mameda, bo pewnie na niego jest większy kurs, tak? No ja taki właśnie zagrałem kupon, ty zwycięzca turnieju i mamy zwycięzca walki wieczoru. Wariata bym z chęcią postawił, no. Ale często takie kupony lubią wejść. Tak, no to fajnie, tylko dobry przelicznik, potem będzie większa radocha. Wiadomo, po swojej walce jakiś odpoczynek będzie wchodził w grę, czy jednak będziesz starał się wrócić od razu na matę, żeby pomóc Michałowi w tych przygotowaniach do walki na KSW 92 z Oskarem Szczepaniakiem? Wiesz co, nie wiem jak mój stan zdrowia, bo to też będzie zależne, czy będę, wiesz, w miarę na chodzie, czy nie do końca. Ustaliłem z Michałem, że sobie poradzi tam jeden tydzień po Epiku, tak? Bo ja muszę też chwileczkę złapać luzu, odpocząć. Chciałem jak szybko gdzieś tam pojechać w góry z dziewczyną, czy na jakiś wypadzik, żeby gdzieś tam psychicznie, no bo obciążające to było mocno. Już długo wiem o turnieju, bardzo dużo przygotowań, bardzo dużo jakichś takich spraw, nie wiem, sponsorskich, wiesz, jakichś załatwiania, dużo pierdół i potem wracam tylko z tych gór i od razu pomagam Michałowi, bo on też ma ważną walkę. Nawzajem sobie cały czas pomagamy, jakby duży segment całych przygotowań to właśnie praca między nami, czy tam jakieś gadanie, czy trenowanie, czy teraz jest ze mną razem na wyjeździe, robienie wagi, także chcę mu również dołożyć tam sporą cegłę do jego przygotowań, bo czuję się dłużny, powiedzmy. No właśnie tu Michał wspominał, że jeśli macie śledzić tych swoich przeciwników, to siadacie nieraz sobie czy u ciebie, czy u niego, oglądacie walki twojego rywala i jego i zawsze wypisujecie sobie na kartkę jakieś słabsze, mocniejsze strony. Jak było tym razem w przypadku tego, kiedy musiałeś obejrzeć aż 3 rywali? Tak, no właśnie teraz było podobnie, wpadłem do Michała, pograliśmy sobie trochę w UFC, wypiliśmy kawkę i oglądaliśmy właśnie te walki, rozpisując sobie w notatniku na telefonie mocne, słabe cechy, no i też dużo gadamy gdzieś tam na treningu, on mi zawsze stara się imitować gdzieś troszeczkę ten styl rywali, ja też gdzieś tam to samo imituję dla niego, w sumie teraz nawet było fajnie, bo ja na przykład dużo kopałem, gdzie Oskar Szczepaniak będzie pewnie też dużo kopał, Michał we mnie mocno wpadał tymi sierpami, obalał mnie, gdzie też uważam, że na pewno zdarzą się takie sytuacje podczas tego turnieju, także staraliśmy się do siebie właśnie dopasować tymi stylami, żeby to potem zaprocentowało, no i rozpisaliśmy sobie wszystko na początku ładnie, żeby wiedzieć po prostu jak mamy pracować. Jakie najmocniejsze strony widzisz w Kleberze Sylwie? Czy na początku, nie wiem, myślisz, że cię obali, czy ostro zaatakuje, wejdzie w wymianę, jak ty to widzisz, że może to się wydarzyć, bo wiadomo, każdy zawodnik sobie jakoś wizualizuje przed walką dany pojedynek. Jasne, wiesz co, no nie chcę mówić za dużo, bo jeszcze ten pojedynek jest przed nami, a Kleber bardzo dobrze ogarnia Polski, jak widziałem. Lepiej nie mówmy, to lepiej omijmy to pytanie. Nie, żartuję, ale no widać po nim, chociażby po walkach, że jest niebezpieczny w stójce, ma dobry, agresywny boks i na to trzeba przede wszystkim uważać. Po prostu jak on rusza do przodu z łapami, może znokautować, dobrze się czuje też w półdystansie. Te jego zapasy na przykład mocno wadliwie wyglądały, więc na przykład to jest taki fajny element, w którym mógłbym uderzyć. Aczkolwiek on sam się wypowiadał, że ja mam dobre K1 i szykuje się walka w stójce, jakby zapraszam, nie? Z miłą chęcią się z nim zmierzę w tej płaszczyźnie. No to chyba można przewidzieć, że raczej tutaj pełnego dystansu nie zobaczymy. Nigdy nie celuję w pełen dystans. Powiem ci tak, zawsze zakładam, że trzeba przewalczyć całą walkę, ale zawsze jestem nastawiony, to znaczy nastawiony. Jestem przygotowany na całą walkę, ale nastawiony jestem właśnie na skończenie. Zawsze gdzieś tam szukam, poluję albo knockoutu, albo submissionu, bo też dla mnie ma większą wartość taki pojedynek, że nie przewalczyłem z kimś cały dystans i się tam poszturchaliśmy, tylko faktycznie zaznaczyłem, że jestem lepszym zawodnikiem i potrafiłem skończyć takiego, wiesz, super zawodnika ze świetnym doświadczeniem, a ja potrafiłem go skończyć w określonym czasie. Damian, życzę ci powodzenia w sobotę, mam nadzieję, że po twojej walce, ogólnie po całym turnieju będę mógł napisać fajnie, że postawiłem cię na kuponie, wygrałeś. No i co, zdrówka jak najwięcej, żebyś nie był też porozbijany mocno. No i wszystkiego co najlepsze. Dziękuję Ci za wywiad. Super, dzięki bardzo. Dzięki. Zadbaj o bezpieczeństwo i komfort swojego domu, mieszkania i firmy z marką PafiPorta, częścią PPHU Składy Budowlane Paciorek, www.pafiportadrzwi.pl i przekonaj się, jak łatwo można połączyć bezpieczeństwo z pięknem. PafiPorta.